No dobrze, towarzysze, więc dzisiaj będziemy rozmawiać z towarzyszem Rafałem o sytuacji na świecie, o tym, co jest, o tym, co będzie, o tym, co powinni w tej sytuacji robić komuniści i ogólnie lewica. Więc może jakaś taka pierwsza informacja sprzed kilku minut. We Włoszech liczba jest 6 tysięcy zarażonych, 620 chyba 7 osób zmarło. Jest to całkowity rekord tej epidemii. Nic więc nie wskazuje na to, że ta epidemia powalnia. Więc towarzyszu Rafale, co ty o tym wszystkim sądzisz? No witam towarzysze. Przede wszystkim jest to wielka tragedia dla ludzkości. Można powiedzieć, że ten wirus no, nie jest jakiś groźny, tam są różne opinie na ten temat. Natomiast no, ludzie umierają i to jest fakt. I jakieś tutaj działania powinny być podjęte. No i według mnie kapitalizm w ogóle całkowicie poległ z tym zadaniem. Wolny rynek tutaj niczym nie pomaga, raczej przeszkadza. Ten cały chaos wolnorynkowy, który jest tak wychwalany jako tam właśnie niewidzialna ręka, która w różny tam sposób układa po prostu dzieje ludzkości tak, żeby wszystko było w porządku, to tutaj właśnie wyszło, że ten chaos tylko mógł rozprzestrzeniać tą chorobę i sobie z nią nie radzić, że tak powiem. No tutaj Korwin Mikke dobrze powiedział, bo on już jak gdyby zrozumiał sprawę, zanim ona się rozpoczęła, ponieważ on jak tam jeszcze koronawirusa w Polsce nie stwierdzono, to on powiedział, że ta choroba jest potrzebna, ponieważ to jest selekcja naturalna i przetrwają najsilniejsi. Czyli on już jak gdyby z góry założył, że kapitalizm sobie z tym nie poradzi, więc musi jakąś teorię dorobić do tego, co się będzie działo w przyszłości. No i bardzo dobrze w tej sytuacji radzą sobie Chiny, też inne kraje socjalistyczne, tak na przykład Kuba teraz wysyła lekarzy do Europy i do innych krajów po to, żeby wspierali te niewydolne systemy zdrowia w tych krajach i ratowali ludzi. Chiny wysyłają maseczki, czy jakieś inne środki dezynfekujące i kombinezony ochronne, czy to do Polski, czy do Czech, więc widać tutaj, że te kraje socjalizmu jednak mają na jakby interes po prostu pomóc ludziom i społeczeństwu, ale na przykład nie widzę takiego czegoś, powiedzmy, nie wiem, żeby Stany Zjednoczone, taki bogaty kraj, czy oni nam w jaki sposób pomogli, czy nam wysłali jakieś pomocy, no nie zauważyłem tego. A czy ty zauważyłeś, towarzyszu? Nie zauważyłem. Wiesz, ja mam taki dylemat moralny, jako przeciwnik kapitalizmu, ale także jako przeciwnik imperializmu. No, mój dylemat moralny polega na tym, no, że od dziesiątek lat, za każdym razem, kiedy jest jakiś coś pozytywnego się dzieje na świecie, czy to Komuna Paryska, której rocznicę obchodzimy, czy to rewolucja październikowa, czy wiele innych później rewolucji po II wojnie światowej, no to te kraje szeroko rozumianego Zachodu, czyli i Europa, i Stany Zjednoczone, zajmowały się głównie tłumieniem tych ruchów. Więc ich rola tych krajów na przełomie ostatnich 100 lat, no to śmiało można powiedzieć, to jest ta taka rola zbrodnicza. No, zwłaszcza tutaj to przyspieszenie nastąpiło w ciągu ostatnich kilkunastu lat, tam zapoczątkowane tutaj tym bombardowaniem Jugosławii. Była Jugosławia, później Afganistan, Irak, Libia i tak dalej, i tak dalej. No i jakby mój dylemat polega na tym, no, że z jednej strony osoba inteligentna, widząc jakiś problem, szybko jakby obserwuje, jak różni ludzie sobie radzą z tym problemem. I jeśli jest jakieś rozwiązanie w miarę skuteczne, no to rozwiązanie skuteczne należy popularyzować, żeby po prostu inni też no, uczyli się tutaj rozwiązań skutecznych. No. Więc my jako osoby no, troszkę analizujące rzeczywistość, a także interesujące się tymi krajami socjalistycznymi, no to widzimy no, tutaj tą wyższość właśnie krajów socjalistycznych nad krajami kapitalistycznymi. I mnie zastanawia jedna rzecz, to znaczy zastanawia mnie taka sytuacja, dlaczego te kraje takie właśnie, na przykład jak Wielka Brytania, no to całkowicie jakby no, ignoruje sprawę tej
tej epidemii. No i teraz przechodzę do mojego dylematu, bo dylemat jest taki, no jeśli mamy, załóżmy, jakąś rodzinę i w tej rodzinie jest jakiś alkoholik i ten alkoholik, no, ma dwa problemy. Po pierwsze, pije alkohol i ten alkohol mu rozwala wątrobę i może doprowadzić do jego śmierci, ale z drugiej strony ten alkoholik bije swoją żonę, bije swoje dzieci. No to teraz, no co my mamy zrobić? No bo z jednej strony, jak my będziemy temu alkoholikowi doradzać, nie pij alkoholu, no to on wyzdrowieje, a jak wyzdrowieje, to jeszcze z większą siłą będzie bił swoją żonę i dzieci. No. A więc ja nie wiem, czy naszym tutaj interesie jest propagowanie tych dobrych rozwiązań sprawdzonych chińskich. No bo to nie są żadne skomplikowane rozwiązania. To jest tak naprawdę upowszechnienie służby zdrowia, wprowadzenie kwarantanny, tutaj służby mundurowe, żeby dokonały rekwizycji całej tej własności, wszystkich tych miejsc, które mogą służyć na szpitale i tak dalej. Przekształcenie Europy właśnie w taką strefę, jak to zrobili Chińczycy, spowodowałoby tutaj likwidację tej epidemii w ciągu kilku tygodni. No, kraje europejskie nie chcą tego robić, no, ponoszą konsekwencje. Widzimy tutaj całkowitą jakby spustoszenie we Włoszech, spustoszenie w Hiszpanii. Te kraje, tam jakby to się rozwija najszybciej, ale rozwija się to wszędzie. Nie widać jakiejkolwiek tutaj jaskółki, jakiegoś promienia nadziei dla pozostałych krajów, że tutaj jakoś będzie lepiej. I teraz pytanie, no, czy dla nas lepsza jest sytuacja taka, że te kraje bogatego Zachodu będą stosować dobre rozwiązanie chińskie i dzięki temu się wyleczą i dzięki temu za kilka miesięcy znowu tutaj będą straszyć resztę świata swoim imperializmem? Czy też może, no, niech one tutaj, niech ten Boris Johnson, który tam, nie wiem, nie chce zamknąć szkół, nie chce właściwie nic zmieniać, pubów nie zamknął, nic nie zamknął, więc wiesz, niech żyje się toczy dalej, czyli wiesz, ten Boris Johnson ma taką mentalność samobójcy takiego i właściwie, a może to i lepiej, żeby ten Boris Johnson wprowadzał swoje metody, no bo w ten sposób, no to po prostu, wiesz, no, ten Londyn, to miasto finansów, które tak, wiesz, no, tłamsi ten świat, no, przykład sprzed kilku miesięcy, no, jak na przykład to londyński City ukradło Wenezueli oszczędności Wenezueli, bo Wenezuela trzymała swoje pieniądze, swoje złoto trzymała w Londynie. I Londyn to ukradł, bo powiedział, że nie uznaje prezydenta Maduro i tego, wiesz, tego pacana Guaidó. Jemu to złoto przekazali. No i ten Londyn to się szarogęsi, a dzięki Borisowi Johnsonowi, no, wiele wskazuje na to, że za kilka tygodni Londyn podzieli losy dzisiejszego Madrytu, Barcelony czy Mediolanu, no, czyli będzie tam po prostu jedna wielka... No, ale to wiesz, no, nie chcę się cieszyć z tego nieszczęścia, ja po prostu widzę, że do nich i tak nie dociera racjonalny głos, racjonalna krytyka, zresztą mało kto tą krytykę daje, no bo większość tej polskiej lewicy, czy w ogóle zachodniej lewicy, to ona, no, nie jest w stanie dostrzec tego, jakie rozwiązania są skuteczne. No to zachodnia lewica zajmuje się głównie krytyką i wspieraniem, nie wiem, tego ruchu tej bogatej młodzieży z Hongkongu. No. Nie, no, ja bym tu przede wszystkim powiedział, bo ty tam mówisz, żeby właśnie, czy można proponować kapitalistom rozwiązania z kraju komunistycznego, to właśnie chodzi o to, że to jest nie do zrealizowania w systemie kapitalistycznym to, co się dzieje w Chinach, więc nawet gdyby im proponować, to oni tak tego nie będą potrafili zrobić odpowiednio, ponieważ ku temu jest potrzebne odpowiednie przekształcenie społeczeństwa, jest potrzebna rewolucja tutaj, zburzenie całkowite systemu kapitalistycznego, bo w Chinach jak partia coś postanowi, wyda jakieś polecenia, to tam nikt tam nie protestuje przeciwko temu, a w Europie to wiadomo, gdyby Unia Europejska chciała podjąć jakąś decyzję, no to przecież musi się skontaktować z kapitalistami, co oni na ten temat sądzą i byłaby debata wielka i do żadnego porozumienia by nie doszło i choroba by się rozprzestrzeniała nadal, więc ja myślę tutaj, że... Ale czekaj, towarzyszu Rafale, no ja się z tobą nie zgodzę w jednej kwestii.
My spojrzymy na świat europejski po II wojnie światowej bezpośrednio, to w Europie Zachodniej mieliśmy do czynienia z kapitalizmem, ale jednak z kapitalizmem, który miał taki bardziej cywilizowany charakter, który to właśnie kapitalizm wprowadził wiele różnych rozwiązań na wzór sowiecki. I wtedy my możemy tego kapitalizmu zachodniego nie lubić, ale jednak no, pewne zdobycze cywilizacyjne, takie jak na przykład likwidacja epidemii różnych chorób zakaźnych, które wcześniej dziesiątkowały ludność, to zostało zlikwidowane. I jakby dramatem współczesnej tutaj populacji europejskiej jest to, że po prostu pewne rzeczy, które dręczyły Europę przez setki lat, które później zostały zlikwidowane ze strachu przed Związkiem Radzieckim, to w momencie, kiedy ten Związek Radziecki się rozpadł, no to wrócił ten taki właśnie agresywny kapitalizm, a wraz z agresywnym kapitalizmem rozpieprzono służbę zdrowia publiczną i oczywiście no, wróciły epidemie. No. Europa po II wojnie światowej nie znała czegoś takiego. No to na pewno tutaj, czy kapitalizm jest w stanie się przekształcić znowu tutaj pod wpływem tej epidemii i pod wpływem sukcesu chińskich właśnie w taki kraj, znaczy w takie kraje tutaj już opiekuńcze i tak dalej, które będą jakoś baczniej przykładać tutaj no, uwagi ku temu, żeby polepszać służbę zdrowia, no to... No. I myślę, że my jako komuniści nie powinniśmy się tym zajmować, żeby doradzać kapitalistom, tylko po prostu podsumować cały system kapitalistyczny jako nieudolny i to jest system, który szkodzi ludzkości i doprowadza do tego, że takie choroby mogą się rozprzestrzeniać, że rządy są bezradne, bo prywaciarze i tak robią swoje i po swojemu, tak, że rządy tutaj muszą dopłacać prywaciarzom i nimi się zajmować, ponieważ... No to jest taki właśnie paradoks dzisiejszych czasów, że prywaciarze nie dają rady, po prostu nie potrafią tak zarządzać swoimi przedsiębiorstwami czy czymkolwiek, żeby ten system jakoś utrzymać, no to zamiast dojść do wniosku, że ten system jest nieudolny i niepotrzebny, to oni będą pompować miliardy w tych prywaciarzy, żeby oni czasami nie upadli, żeby nadal ten system trwał w tym samym kształcie i w tej samej formie, w jakiej trwał wcześniej. No i to samo to widać zresztą nie tylko u dzisiejszej władzy pisowskiej, no ale to samo jest na lewicy. Tam oni może tak na przykład PiS proponuje tam, nie wiem, już tych statystyk, tych, co tam było w tym pakiecie kryzysowym, ale oni tam coś 80% wynagrodzenia minimalnego. To lewica przychodzi i mówi, o my jesteśmy lewicą, my nie 80%, my 100% wynagrodzenia minimalnego wam damy. Tak? I to jest taki ich pomysł na lewicowe rozwiązanie tej sytuacji, no i wiesz, no to jedno z drugim się za bardzo jakościowo nie różni, tylko ilościowo, także no ci dadzą 80 i 100, ale w sumie to chodzi o to samo, żeby ratować przedsiębiorców i dopłacać im właśnie z budżetu państwa na wypłaty dla pracowników, tak, czyli znowu tutaj no ratuje się ten system kapitalistyczny, tą strukturę kapitalistyczną, która istnieje, a tu chodzi o to, żeby ją całkowicie zanegować i zaproponować coś nowego, tak? Można się wzorować wtedy na Chinach czy na Kubie i pokazać, że te kraje dały radę, dlaczego nie idźmy ich drogą, tak? A nie ratujmy tego, co stare i niewydolne. Słuchaj, tutaj ktoś się do mnie dobija telefonem. Ale chyba nie można go włączyć do rozmowy, bo to ten... Dobra, słuchaj, towarzyszu Rafale, więc no. Ja mam do ciebie takie pytanie podchwytliwe, a może i nie. Mianowicie skrytykowałeś lewicę, że lewica ma złe propozycje. To powiedz, jakie są twoje propozycje? No, moją propozycją byłaby nacjonalizacja przede wszystkim... Całkowita służby zdrowia, nacjonalizacja, czyli niedopuszczenie tego, że istnieją jakieś prywatne tam spółki, niby szpitale, jakieś tam LuxMedy, Medicoery i tak dalej, to się namnożyło, to wszystko należałoby znacjonalizować całkowicie, bo tu chodzi o życie i zdrowie Polaków. Druga kwestia to właśnie nacjonalizacja sektora farmaceutycznego, czyli tych wszystkich leków i produkcji i tak dalej, bo to też jest ważne, żeby utrzymać zdrowie, bo... Ale słuchaj, ja w tej chwili jakby nie chcę już od sprawy
od sprawy epidemii. Mi chodzi o, żeby przejść teraz do tej kwestii, no, od epidemii do konsekwencji społecznych i ekonomicznych epidemii, bo jakby jak te propozycje lewicy, no to one jakby są tutaj, no jest są odpowiedzią na zbliżający się kryzys ekonomiczny. To jaka jest twoja odpowiedź? No taka sama, tak? Nacjonalizacja, po prostu wyjść na ulicę i powiedzieć dość z tymi prowaciarzami, dość, żeście się nakradli, wasz system jest nieudolny i my tutaj sprowadzamy porządek i tyle. No dobrze, no ja nie jestem przeciw, ale jak masz taką firmę, właśnie jest tam, nie wiem, jakiś taki gówniana restauracja, tam pracuje 7 osób. No to jak sobie wyobrażasz konkretnie nacjonalizację takiej małej restauracji? Znaczy na początek trzeba zacząć od sektora służby zdrowia i farmaceutycznego, jeżeli chodzi o restauracje. No to tutaj wymagałoby powstania jakiegoś, tak jak jest społem, tak? Można by coś takiego zrobić, włączyć te wszystkie restauracje jako jakąś spółdzielnię założyć na przykład, tak żeby one funkcjonowały w ramach, nie w ramach tam, że jest firma krzak i zatrudnia 5 osób, ale że jest większa formacja, która jest w stanie przekazywać środki na przykład do tych gałęzi, które aktualnie nie mają zysków, a w jednej gałęzi są zyski, no i tej dużej firmie, prawda? Tak, no, tak to się odbywa. Że są różne oddziały w różnych miejscach i powiedzmy jeden oddział przynosi mniejsze zyski, ale jakaś tam region, powiedzmy Wielkopolska przynosi duże zyski, no to z tego regionu Wielkopolski utrzymujemy jednak te mniejsze oddziały, bo one jednak jakieś zyski tam przynoszą, mimo że nie takie, jakbyśmy chcieli. No i w ten sposób można by rozwiązać, tak? Ustawą znaczy, można to zrobić. No. No ja jakby zgadzam się z tobą, tylko wiesz, ja bym to widział raczej jako jeszcze bardziej oddolny, taki bardziej zdecentralizowany, że po prostu każda restauracja, której burżuj ogłasza albo, że będzie zwalniał, albo, że będzie bankrutował, to po prostu mu powiedzieć, słuchaj, my i tak pracujemy tutaj bez ciebie, ty tylko przychodzisz po to, żeby liczyć kasę, to ty już w ogóle sobie idź stąd. No i po prostu w sposób, żeby to było jakoś zrobione zgodnie z prawem, no to rolą państwa powinno być to, żeby państwo po pierwsze wzięło na siebie na 3 miesiące tą kwestię, no, przejęcia lokalu, tam w sensie, nie wiem, płacenia czynszu i tak dalej. No i, ale jak tylko ta jakby firma zostanie przywrócona, że będzie pracować, no to już później jest ta spółka pracownicza, która, ci wszyscy, którzy pracowali w tej firmie, będą dalej w niej pracować, tylko bez tego burżuja. I w ten sposób, no, rozwiązanie, które ja proponuję, ono by było, no tym się różniło od rozwiązania Zandberga, że wszystkie te rozwiązania, czy Zandberga, czy Morawieckiego, one zakładają, że pracownik będzie zarabiał mniej albo tyle, co zarabiał do tej pory. A dzięki temu, że utworzyłoby się spółkę pracowniczą, dzięki temu, że ten zysk, który do tej pory kradł burżuj, byłby dzielony między pracowników, no to w ten sposób, no nie na kryzysie, no to nie dość, że robotnik by nic nie stracił, to by zaczął jeszcze lepiej zarabiać, no. Więc i to powinien być nasz postulat polityczny dla wszystkich, no, że po prostu to jest właśnie ten moment, kiedy burżuje mówią, nie radzimy sobie, jesteśmy fajtłapami, nie potrafiliśmy w ciągu wielu lat koniunktury odłożyć pieniędzy, żeby sobie poradzić w czasie kryzysu, no to jest właśnie ten moment, żeby ich kopnąć w dupę i postulować tworzenie spółek pracowniczych przy pomocy państwa, żeby po prostu państwo przejmowało te wszystkie, wiesz, no, zobowiązania, że tam, nie wiem, restauracja, to trzeba jakiś czynsz zapłacić czy coś, a jak tylko jakby, to Korbin proponował. Korbin miał coś takiego w tym programie wyborczym, żeby po prostu, no, każda firma, która tam groziła zamknięciem i przenoszeniem produkcji poza Wielką Brytanię, no to Korbin chciał, żeby państwo nacjonalizowało i od razu w znacjonalizowanej firmie tworzyło z tych pracowników, którzy tam są, spółkę pracowniczą, a jak tylko to zaczyna działać, no to państwo się z tego wycofuje. No. Nie, no ja bym tego tak nie widział. Po pierwsze, wszyscy znają taki program telewizyjny jak Kuchenne Rewolucje, gdzie przychodzi ta Gesslerowa, tak, i patrzy, że tutaj karaluchy jakieś latają, że tam makaron jest gotowany nie wie jak trzeba i tak dalej, że tam jakieś półprodukty są nieświeże, śmierdzące, ale oni z tego robią dania i tak dalej.
No i tutaj zauważamy, że taki prywaciarz, który prowadzi małą firmę, nie jest w stanie zrobić dobrej restauracji przede wszystkim, tak, że te sieciówki, które istnieją równe w Polsce, no to proponują dużo wyższy poziom jakościowy od tych jakichś tam zapiedziałych restauracji, które powiedzmy, że w okolicy nie ma innej, tylko jest ta, albo są trzy takie same rządzone przez tych prywaciarzy. Więc dla mnie spółka pracownicza nie jest odpowiedzią na to pytanie, bo znowu powstają znowu dużo małych takich spółek pracowniczych, znowu konkurują ze sobą na zasadach rynkowych i tutaj no, jak gdyby nie ma żadnego postępu. No, niby już nie ma prywaciarza, jest spółka pracownicza, ale żeby to wszystko mogło funkcjonować w sposób poprawny, to jest wymagane przede wszystkim, no chociażby, żeby ta spółka pracownicza odprowadzała część swojego dochodu do budżetu państwa, po to, żeby budżet państwa mógł w sposób planistyczny doinwestować te restauracje w taki sposób, żeby one, no, tak jakby Magda Gessel przeszła i zrobiła kuchenną rewolucję, tak? Tak samo państwo by weszło i zrobiło w tych zapiedziałych restauracjach różnych, pubach, kebabach i tak dalej, rewolucję jakościową, tak, żeby było to już wszystko nie, no na poziomie. Tak, tak, słuchaj, ale bo ogólnie no, to masz rację, no, tylko że to, co ty proponujesz, to jest trochę to jakby inny okres. No, ty proponujesz sytuację, kiedy jest silna partia rewolucyjna, która zdobywa władzę i ta silna partia rewolucyjna odgórnie tworzy jakąś taką państwową sieć właśnie, czy to gastronomiczną, czy inną. A my mamy inną sytuację. My mamy sytuację taką, że w najbliższych tygodniach Polacy będą tracić pracę albo będą im obniżać pensje. I teraz jest do wyboru, no, ponieważ nie mamy partii, nie mamy władzy i trudno jest zaproponować im jako rozwiązanie, no to, a słuchajcie, to my jutro już stworzymy wielką tutaj sieć socjalistyczną i nie dość, że będziecie lepiej zarabiać, to jeszcze jakość tego wszystkiego będzie lepsza niż ten. Nie, tu chodzi po prostu o rozwiązanie na tu i teraz. No, czy lepiej dla nich jest iść na bezrobocie bez prawa do zasiłku, czy lepiej dla nich jest zgodzić się na obniżkę pensji, jak to proponuje właśnie Morawiecki, czy lepiej dla nich jest tutaj ewentualnie, wiesz, no jakieś tam wielkie transfery finansowe do burżuja, który łaskawie utrzyma to, co było, czy też my proponujemy coś zupełnie nowego, że słuchajcie, pracujecie w tej firmie od wielu miesięcy, burżuj sobie stąd chce pójść, to niech sobie idzie, ale wy zostaniecie i wy dalej będziecie pracować i dalej ci klienci, którzy do was przychodzili, będą do was przychodzić, tylko już po prostu wy będziecie robić to, co robiliście do tej pory, wiesz, tą kaszanę, którą odpieprzaliście, te wszystkie jakieś tam półprodukty, jakieś przeterminowane żarcie, więc to cały czas mówimy o kapitalizmie, kiedy ta jakość jakby tej usługi jest kiepska, no po prostu chodzi o to, żeby mieć jakąś ofertę dla pracowników, którzy zostają z niczym dzisiaj. Zwłaszcza mówimy o ludziach z gastronomii, którzy nawet, wiesz, po prostu to zostało zamknięte. No. Dzisiaj ci ludzie po prostu trafili do domów i bez jako niepracujący. No. No tak, jak najbardziej to ma sens, z tym, że musiałoby to mieć naprawdę charakter ogólnopolski, albo chociażby jakiś lokalny na dane województwo, czy powiat nawet, tak żeby nie doszło do tego, że powiedzmy są pracownicy, przychodzą do pracy, tutaj prywaciarz oczywiście zamyka na kłódkę lokal, mówi stop, tu nie wejdziecie, tak, no i nagle masz problem, tak, bo to jedna restauracja tak zrobiła, to musiałoby być ruch naprawdę dosyć globalny, tak, żeby podstawić po prostu ludzi przed faktem dokonanym, tych prywaciarzy, tak, że stało się już, nie macie wstępu do tej restauracji, jak wejdziesz, to dostaniesz mordę i tyle, nie? Znaczy nie, no wiesz, ja tutaj się powołuję konkretnie na przypadki firm takich, jest taka firma Zanum w Argentynie była, że tam ona z banku, jak był tam kryzys w Argentynie chyba w 2001, no to też były właśnie zamykane fabryki, no to oni przyszli, otworzyli fabrykę i ją przejęli i ta fabryka przez ileś tam lat funkcjonowała, nie wiem czy ona funkcjonuje do dzisiaj, ale w każdym razie wiesz, no w ten sposób jakby
uratowali swoje miejsca pracy. No. Inny przykład, no to są Bałkany, to jest dawna Jugosławia. Jak tam Monika chodziła po jakichś tam współcześnie działających właśnie spółkach pracowniczych tam w Bośni i w Serbii chyba, wiesz. Tam nagrałem z nią rozmowę na ten temat. Więc po prostu, no, co zrobić, kiedy burżuj mówi, że chce zamknąć firmę, a pracownicy nie chcą zmieniać... Wiesz, no, no jednak ludzie często są przywiązani do pracy, kupili mieszkanie obok, wzięli kredyt na to mieszkanie i oni nie chcą, wiesz, ponieważ burżuj postanowił, że otworzy inny biznes w innym mieście, to oni za tym burżujem będą się przeprowadzać. Oni chcą zostać, nie chcą, żeby ich życie się zmieniało i właśnie taką odpowiedzią na to jest spółka pracownicza, no tylko, że no, masz rację, że no, tutaj jest efekt skali. No, ja to widzę w ten sposób, że po prostu no, powinien powstać na fali kryzysu, na fali tych zwolnień, masowy właśnie, to mogłoby być zadanie frontu antykapitalistycznego, żeby tych wszystkich ludzi, którzy w tej chwili tracą pracę, właśnie zebrać do kupy i powiedzieć, słuchajcie, no każdy z was gdzieś tu traci pracę, idziemy masą od lokalu do lokalu i otwieramy te lokale, no. Przywrócamy produkcję, no. No tak, tylko też wiesz, masz ten problem teraz, że teraz koronawirus, więc lepiej tych lokali nie otwierać w tym momencie, nie? Nie, no dobra, ja nie mówię dzisiaj, no ja mówię, wiesz, ja mówię o sytuacji, ja cały czas jestem optymistą i zakładam, że burżuła europejska no z tym poradzi, no. Być może się okaże, że burżuazja europejska sobie z tym nie poradzi i po prostu no jakby tutaj dojdzie do no, do wyludnienia tego kontynentu. Więc jeśli burżuazja europejska sobie nie poradzi i miliony zginą w tym, no to jakby no nasz już ten problem będzie nie dotyczył, no ale jednak zakładam, że naszym głównym problemem poza epidemią, wiesz, no jednak no, statystyki kanału są takie, że oglądają go głównie ludzie młodzi, no. Więc no, przy pewnych zmianach demograficznych, które nastąpią w Europie, że mnóstwo starców umrze, głównie tych starców bogatych, głównie tych starców przynajmniej w Polsce, którzy właśnie się tutaj licytują na swój antykomunizm i walkę z PRL-em, no to oni wszyscy, ich wszystkich niedługo pożegnamy, no. I dla mnie głównym tym problemem to jest no, odbudowywać świat po katastrofie. No. Co zrobić, kiedy mamy kryzys gospodarczy, kiedy mamy powrót bezrobocia? Bo tak naprawdę to twoje pokolenie to nie pamięta czegoś takiego jak bezrobocie. No. Bezrobocie w Polsce bezpośrednio przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej to przekraczała 20%. No. I to był realny problem społeczny no to w polskiej bezrobocie. To, że wiesz, bo dzisiaj ludzie się zastanawiało, ten Kazio Wichura się zastanawiał, a po co ludzie w ogóle wyjeżdżają, wyjechali na zachód, jak w Polsce jest praca. No, jak 3 miliony ludzi wyjechało, no to ta praca się znalazła w końcu. No, i bezrobocie znikło. Ale w 2003-2004 roku no to z tą pracą to było kiepsko. A tutaj no prognozy gospodarcze dla całego Zachodu są bardzo pesymistyczne, no, bo to no poza może jakimś tam branżą farmaceutyczną i kilkoma innymi, no to cała reszta to pada, no. To pada i nawet jeśli miałaby się odbić od dna w ciągu kilku miesięcy, to ten okres tych kilku miesięcy właśnie trzeba jakoś przetrwać, a to jest okres, kiedy się uaktywniają bankowe hieny, no, które wiesz, no, które właśnie teraz to jest ten okres żniw, wiesz, tak jak jest, no właśnie, śmierć jest pokazywana jako taka kobieta z kosą, która chodzi i kosi właśnie, robi sobie żniwa, no to po tej śmierci wchodzą banksterzy, którzy też robią żniwa i wycinają wszystkich tych wszystkich upadających przedsiębiorców, wszystkich jakichś cwaniaczków, którzy szpanowali, jakie to drogie mieszkania co kupili, jakie drogie samochody kupili, a później płaczą, że im firma padła, że nie ma
nie mają na spłatę kredytu i żeby państwo ich ratowało. No. No dobrze, no ale jakbym tutaj widział tak praktycznie do tego podejść, no to należałoby przeprowadzić jakąś akcję informacyjną przede wszystkim. Głównie w internecie, bo teraz wychodzi za bardzo nie można, można ewentualnie coś poplakatować, no ale to też jest, to wiesz, to jest twój taki pomysł, ale no jest to wyzwanie na pewno. Nie, no tak, nie, no wiesz, tu chodzi o to, żeby po prostu no mieć jakiś pomysł, no pozytywny, bo to nie można jakby no, całej działalności politycznej sprowadzać do tego, nie lubimy wolnego rynku, no bo to cały czas na naszych oczach jakby ten wolny rynek pokazuje, że nie działa. Każdy dzień to są tysiące, znaczy setki ofiar w Europie, to są tysiące zakażonych i rzeczywiście wolny rynek nie działa, ale przyjdzie taki moment, kiedy ludzie spytają, no dobra, wolny rynek nie działa, co wy proponujecie? No to my powiemy, no proponujemy rewolucję komunistyczną. A oni powiedzą, ale jesteście słabi, no za słabi na to, żeby tą rewolucję zrobić, a my chcemy rozwiązania na jutro. No. Zandberg nam proponuje ustawę w parlamencie, która nam tutaj będziemy mieć przynajmniej, zachowamy pracę i pensję minimalną. A co wy proponujecie? No to ja mówię, no żeby być lepszym od Zandberga, to proponujemy wam wywłaszczenie burżujów i tworzenie spółek pracowniczych jako właśnie taki i tworzyć na fali tego tych spółek pracowniczych masowy ruch wywłaszczenia burżuazji, upadającej burżuazji. No podobna sytuacja była zresztą, wiesz, była w Polsce w 1944 i 1945 roku, że wielu tych burżujów, którzy byli w Polsce, to oni, wiesz, ponieważ byli oni byli umoczeni no, dostawami wojskowymi dla III Rzeszy, to oni doskonale wiedzieli, wiesz, jakiś polski burżuj, który miał tam fabrykę, no to Niemcy mówili mi, dobra, słuchaj, my nie zamykamy twojej fabryki, my możemy nawet do twojej fabryki tam jakiś Żydów dostarczyć, czy jakiś innych, a ty masz nam to, co będziesz tutaj w tej fabryce produkował, masz dawać dla armii, no, czy dla Niemców. No i on jakby taki burżuj polski korzystał z tej sytuacji okupacyjnej, no ale kiedy widział, że przychodzi PKWN, to ten polski burżuj nie czekał na to, aż PKWN go osądzi, tylko sam uciekał. Więc zostało dużo takich właśnie takich fabryk czy jakichś innych firm w Polsce, które po prostu zostały opuszczone przez burżuazję. Tym łatwiej było je przejąć, no więc jakby no ja liczę na to, że wiesz, że przede wszystkim należy propagandowo zwalczać rozwiązania postulowane przez wszystkich. Od Morawieckiego poprzez socjaldemokrację. Wszyscy mówią o tym, że muszą być jakieś transfery finansowe dla ratowania przedsiębiorców. Jakby to jest ich punkt wyjścia, że oni nie są w stanie wyobrazić sobie inaczej działającej gospodarki, niż właśnie trzymać tutaj tych nieudaczników, roszczeniowych nieudaczników, którzy wiesz, no, no nie są w stanie sobie poradzić bez pomocy państwa. I jakby to z tym trzeba walczyć. Trzeba mieć w tym dyskursie publicznym, trzeba mieć własny pogląd i mówić, my wyobrażamy sobie gospodarkę nie jako właśnie narzędzie tutaj organizowaną przez przedsiębiorców, tylko jako po prostu bez przedsiębiorców. Jeśli już jest jakiś tam burżuj, który jest cwany i który w momencie kryzysu został pozytywnie zweryfikowany, no to oczywiście, no wiesz, takiego burżuja to dopiero rozwali rewolucja socjalistyczna. Ale tych burżujów nieudaczników to my już teraz możemy pogonić, no. No, mogę się z tym zgodzić, tak, że tak powiem, no na tym etapie oczywiście coś takiego byłoby potrzebne, słuszne. No, co ja to mogę powiedzieć więcej, no. No dobra. Myślę, dobra. Jak to rozgryźć od strony praktycznej, wiesz, bo ja tak zawsze przekładam wszystko na stronę praktyczną i
I nad tym się teraz zastanawiam, no ale można takie założenie przyjąć. Wiesz, no strona praktyczna jest taka, no wiesz, że do tej pory cała moja działalność na YouTubie, ona się sprowadzała do kwestii teoretycznych, do tego, żeby mówić o teorii, mówić o historii. Nawet jak mówiłem o ekonomii, to także to miało charakter teoretyczny. To było tylko gadanie po to, żeby przygotowywać grunt pod przyszłe działanie. I czas działania właśnie teraz następuje. Mianowicie wszystko to, co w tej chwili, to, że ludzie po pierwsze są przylepieni do mediów. Wiesz, że non-stop ludzie tylko śledzą informacje. Po pierwsze, ile jest trupów. Po drugie, jak ta epidemia się rozwija. Po trzecie, jakie są konsekwencje gospodarcze i jak to się przełoży na ich własne życie. Więc my mając w tym momencie medium, no mamy, wiesz, tutaj dużą przewagę nad różnymi siłami, które, wiesz, no, które po prostu tego nie mają. No. No to nie wyprodukujesz sobie jakiegoś tam, wiesz, no, sprawnie działającego organu propagandowego w kilka godzin. No. A jakby, no ale teraz jest jakby kwestia na bazie tego wszystkiego, co było popularyzowane na kanale, to jest kwestia wypracowania jakiegoś programu na dziś i albo jest to program, który byłby jakąś tam kalką tego, co już było kiedyś w przeszłości, albo jest to dyskusja nad rozpoczęciem czegoś zupełnie nowego. Ja nie wiem czego, bo to wiesz, no to nie, być może to wiesz, być może w polskim społeczeństwie ani wizja nowego społemu, ani wizja spółek pracowniczych nie chwyci. Może polscy pracownicy będą mieli jeszcze jakiś inny pomysł. No. Kto wie? No ale wiesz, no na pewno jest dobrze taką dyskusję wprowadzić, bo po prostu no, tak jak przez ostatni czas no, ci wolnorynkokretyni mieli całkowitą dominację na YouTubie, no teraz można ich bezkarnie punktować. No. Oni po prostu panikują. Wszystkie ich prognozy, wszystko to, co oni mówili, wszystko się nie sprawdziło. No. Weźmiesz sobie tych idiotów tam sprzed 2 miesięcy, to tych różnych spekulantów, tam jest taki kanał Veto na przykład, albo Nam Zależy. I to są takie kanały prezentujące różnych tam właśnie maklerów, jakichś tam rekinów finansowych. No i tam ci się wymądrzają i mówią, w co trzeba inwestować. Wiesz, oni używają słowa inwestowanie, ale wiesz, tylko chodzi o spekulacje. Wiesz, co należy skupywać? No a to mówi, o, na pewno każdy, kto ma kasę, powinien inwestować albo w rynek mieszkaniowy, czyli kupować mieszkania pod wynajem, albo w złoto, albo w bitcoiny. A więc są takie trzy filary tego polskiego spekulanstwa. Rynek mieszkaniowy, złoto, bitcoiny. I kurwa mać, wszystkie te trzy rzeczy w tej chwili lecą na ryj. Wszystko leci na ryj, kurwa. Domy w całej Europie tanieją. Weź sobie teraz, wiesz, jak masz trochę kasy, to możesz sobie kupić tam dom w Bergamo. Wiesz, gdzie jest Bergamo? Nie. Bo Bergamo to jest to miasto we Włoszech, to miasto śmierci, to tam, wiesz, wszyscy umierają. Więc no wiesz, no w każdym razie, wiesz, no wszystkie te miasta turystyczne właśnie, Madryt, Paryż, te miasta północnych Włoch, no to tam, gdzie są trupy, tam, gdzie są zamknięte hotele, tam, gdzie nie ma turystyki, tam od razu te ceny mieszkań wywindowane przez spekulacje i turystykę od razu lecą na ryj. Po drugie, wiesz, złoto. Złoto, no to no, w momentach, kiedy ludzie umierają na ulicy, to złoto, ludzie się pozbywają złota, wiesz, zwłaszcza jak coś emeryci, którzy, wiesz, no, pytanie jest, czy lekarz im tutaj da respirator, czy nie da respiratora. No to taka babcia wyciągnie trochę złota, wiesz, i mówi, masz tutaj złoto, tylko daj mi respirator, żebym mogła przeżyć. Więc wiesz, tak, podobny mechanizm był, wiesz, Żydzi, wiesz, ratowali się, wykupywali się u polskich szmalcowników złotem. Więc złoto tanieje w takiej sytuacji, no bo to złoto staje się tanie. No a trzecia rzecz, no to jest kryzys tego bitcoina. Specjalnie dokładnie nie rozumiem, dlaczego ten bitcoin się zawalił, ale po prostu, wiesz, ten bitcoin to była machina, taki
mechanizm spekulacji w momencie, kiedy gospodarka działa. Jak gospodarka przestaje działać, to i tak bitcoin nikomu nie podrzemny, no, ludzie się tego pozbywają, bitcoiny tanieją, więc bierzesz tego każdy z tych, to są takie trzy dogmaty tych wolnorynkokrytynów i wszystkie trzy okazały się, wiesz, okłamywali was ludzie, którzy do tego słuchali, no, więc my teraz jest moment, żeby wyjść, a z drugiej strony, no to sukcesy, no niepodważalne sukcesy Chin, no to jest coś, co ludzi, wiesz, no to jest moment, kiedy propaganda przestaje działać, bo ty wiesz, propagandę wyższości kapitalizmu, propagandę europejską, europejskiej integracji i solidarności, ty możesz tym gadać i serwować latami, ale przychodzi taki moment, kiedy następuje sprawdzam i to sprawdzam jest właśnie teraz. No i my widzimy tą nieefektywność, nieudolność jednego systemu, a z drugiej strony wydolność drugiego systemu i to jest coś, co trzeba, wiesz, prawda, to niespecjalnie się te rzeczy wiążą i tu mam problem, bo z jednej strony no reklamowanie modelu chińskiego, a z drugiej strony reklamowanie spółek pracowniczych, to nie są do końca rozwiązania, które się łączą, no ale jedno i drugie to jest rozwiązanie na pewno krytykujące wolny rynek. To znaczy, jeżeli chodzi tutaj o rozwiązania chińskie, na przykład obserwuję, co się dzieje w internecie, czy o kubańskie, to na przykład jest taki news gdzieś podany, powiedzmy, Chiny przekazują ileś tam masek do Czech. I wiesz, i w komentarzach, czy gdziekolwiek to wiesz, chińska propaganda, to Chińczycy nami manipulują, wcale tak nie jest, wiesz, i to całkiem ma dobre wzięcie. Tak samo kubańscy, jak tam było przekazane, że kubańscy lekarzy przekazują do Europy, to ktoś napisał, no reżimy totalitarne lubią tak robić, żeby ocieplić swój wizerunek. I to ma bardzo dużą popularność takie gadanie, wiesz, więc to jest też, no, myślę, że trzeba temu przeciwdziałać i pokazywać prawdę, tak? Z tego są media, jest twój kanał, jest strona na internecie, są różne inne rzeczy. I wiesz, no i to też jest ważne, bo nawet... Tak, ale czekaj. Muszę ci wejść w słowo. Musisz pamiętać, że te różne komentarze na internecie, owszem, w dużej mierze one odzwierciedlają to, co ludzie myślą, ale jednak część tych komentarzy jest pisana przez ludzi zawodowo pisących komentarze. W każdym razie, no jak jest tam, nie wiem, Gazeta Wyborcza, to ludzie pracujący dla Gazety Wyborczej sami piszą komentarze, jako niby, że oni niby są czytelnikami, a tak naprawdę to, wiesz, sami sobie słodzą. Więc komentarze to jest, wiesz, no moim zdaniem, wiesz, no w krajach, no nie wiem, no najlepszą tutaj odpowiedzią jest kurde, no Duda i Czaputowicz, no. Wielcy antykomuniści, ale jak trzeba, no to wiesz, płaszczą się o chińską pomoc i to dotyczy wszystkich krajów europejskich. Więc jeśli elity polskie i elity krajów europejskich do tych Chin uderzają, no to wiesz, no i to są oficjalne informacje. A po prostu no, są ludzie, którzy pracują, wiesz, całe życie, całe ich życie to było po prostu, wiesz, plucie na te rozwiązania właśnie takie kolektywne. I oni nie, po prostu no, nienawidzą tego. No. Widzą, że ich świat się wali. Ich świat się wali, że Europa umiera, a Chiny triumfują. I po prostu, wiesz, no, jak taki zaszczuty pies. Im ten pies jest bardziej zaszczuty, tym bardziej agresywny. Ale im bardziej oni są agresywni, tym pokazuje ich większą słabość. No, że im już poza tą agresją w internecie nic innego nie zostaje. No ale jednak jest tu robota do zrobienia i nie można tego tematu, że tak powiem, popuścić. I też należy komentować, też należy swoją wizję przedstawiać. Ja tak jeszcze bym się odniósł do tych spółek pracowniczych, co ty powiedziałeś, żeby to uruchomić i tak dalej. Wiesz, powstaje pewna, że tak powiem, część nie jest zagospodarowana i powiedzmy jest to tam jakaś restauracja i tak dalej.
I wiesz, i teraz jaką masz pewność, że na przykład jeden z tych pracowników, nie wiem, nie weźmie sobie dwóch kiboli i powie, wy tu pracujcie dla mnie, a ja jak nie będziecie pracować, to wam jeden kibol przyłożę, drugi przyłożę i będziecie pracować, a mi wy macie oddawać zyski, wiesz, może taka też sytuacja być, nie? Więc tutaj jest potrzebna taka, że tak powiem, świadomość albo jakaś organizacja, która będzie, że tak powiem, pilnować tej linii i ludzie będą świadomi tego wszystkiego, co się dzieje. Nie, no i tutaj dochodzimy do tej sytuacji takiej, wiesz, no podobna sytuacja była z tą reformą rolną, którą przeprowadził Lenin. Czyli Lenin w momencie, kiedy była kwestia rewolucji październikowej, no to głównym wrogiem Lenina byli obszarnicy. A więc najłatwiej było załatwić obszarników poprzez ogłoszenie reformy rolnej, ziemia dla chłopów. Więc chłopi wzięli ziemię obszarników i obszarnicy przestali istnieć jako po prostu problem. Nie było już obszarników po reformie rolnej. No. Pytanie no, oczywiście jest takie, no, że ci chłopi, którzy wzięli tą ziemię obszarników, po kilku latach część tych chłopów stało się kułakami, i jeden problem został zastąpiony innym problemem, no, że po prostu, wiesz, no, nie masz już problemu obszarników, ale masz kułaków, no, więc tutaj tak samo, no, wiesz, te spółki pracownicze funkcjonujące w ramach kapitalizmu, no, to jednak, no, to nie jest socjalizm. Więc oczywiście to jest po prostu rozwiązanie na dziś, żeby rozbroić ekonomicznie burżujów. No. A to, że później oczywiście trzeba byłoby pójść dalej i właśnie od jakiejś takiej prywatnej, takiej właśnie działającej na wolnym rynku spółki pracowniczej do gospodarki socjalistycznej, no to też jednak trzeba, wiesz, dokonać pewnej rewolucji. No bo wiesz, oczywiście to rozwiązanie, jakie wprowadzenie spółek pracowniczych, no ryzyko jest takie, no że po kilku latach byłyby pewne firmy, które by dobrze funkcjonowały i tamci pracownicy w tych spółkach pracowniczych byliby bogaci, a inne firmy przejęte przez pracowników byłyby biedne i nie byłoby równości między samymi pracownikami. Więc tutaj to już jest zadanie partii rewolucyjnej, przeprowadzić kolejną reformę, kolejną rewolucję i po prostu, wiesz, no, mającej na celu już nie tylko likwidację burżuazji, ale likwidację rynku po prostu. Rynku i tej gospodarki, wiesz, opartej na pieniądzu i po prostu iść w tym kierunku socjalistycznym. Ale sztuka polega na tym, wiesz, no to jak chcesz zjeść pizzę albo kiełbasę, to ty nie możesz tego wziąć na jeden kęs, no. To, wiesz, to naprawdę, bo się odławisz i pożygasz, no, to po prostu trzeba rozsądnie po kawałku, więc dzisiaj widzimy ten taki pisk tych drobnych burżujów, którzy wyciągają łapę po pomoc, jak takie właśnie, takie żebraki spod kościoła, z których się śmieli przez 30 lat, a teraz sami wyciągają łapę po pomoc. Dajcie, 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 bo my tacy biedni. To ogólnie, towarzyszu, ty powinieneś monitorować to wszystko i wrzucać, bo to jest najlepszy moment. To na przykład tam widziałem ostatnio taki artykuł dotyczący teatru Buffo, niejakiego Janusza Wojciechowicza, czy jak mu tam, Józefowicza chyba. Taki jest tam, taki teatr Buffo. I tam ludzie, i on zwrócił się z apelem do widzów, żeby oni nie zwracali się do tego teatru po bilety, które kupili, po zwrot pieniędzy, bo on zbankrutuje w ten sposób. I on tak się zwraca z takim apelem, no kupiliście bilety, no nie ma spektaklu, ale to wiecie, epidemia, no nie możemy zrobić tego spektaklu, ale nie możecie, proszę, nie zwracajcie się o zwrot, no tutaj chodzi o to, żeby ratować polską kulturę, no, polska kultura, czyli jego kasę, no. Więc wiesz, no widzimy tutaj, jak właśnie ci różni burżuje chodzą do mediów i się płaszczą, żeby tylko im coś dać. I teraz właśnie, kiedy oni się płaszczą, no to trzeba, bo wiesz, jak Morawiecki wsypnie im kasę,
to oni za 2-3 miesiące staną na nogi i wtedy znowu będą bezczelni. Teraz to jest właśnie ten moment, żeby im pieprznąć, no. Bo tak samo jak było z tymi bankami w 2008 roku. Oni prosili o to, żeby dofinansować banki. Zaczęli tutaj robić różne wizje, co się stanie ze światem, jak banki upadną. Dostali kasę, to jak dostali kasę, to wypłacili prezesom banków jeszcze większe, kurwa, premie, no. Tym to się skończyło. I to się tym skończyło. Jak tylko Morawiecki sypnie hajs dla tych firm, dzięki poparciu Zandberga i innych, którzy popierają tą tarczę antykryzysową, no to oni, wiesz, ich biznesiki przetrwają, a jeszcze wykorzystają tutaj te różne rozwiązania, żeby pracownikom obniżyć pensję. I jakby prześpimy ten moment, a szkoda, bo nawet jeśli jesteśmy zbyt słabi na to, żeby tą burżuazję dzisiaj dobić, to przynajmniej możemy znaleźć tą nić porozumienia z polskim społeczeństwem, które tam, nie wiem, jest ogłupione, czy to propagandą liberalną, czy to propagandą jakąś tam taką pseudopatriotyczną. No i chcemy pokazać, słuchajcie, no, wam tutaj teraz oferują obniżkę jakości pracy, tych wynagrodzeń. No jesteśmy jedynymi, którzy mają jakieś dla was rozwiązanie. No. Rozwiązanie po prostu, jeśli wyszukacie rozwiązania w ramach tego systemu, to niestety, ale będzie wam gorzej. A jeśli spróbujecie, to jest, wiesz, no jakby, bo dlaczego ja gadam o tych spółkach pracowniczych? No bo oczywiście jest ten Wolf, którego można wykorzystać, tylko różnica między tym, co prezentuje Wolf, a tym, co ja prezentuję, jest to, że Wolf chce tworzyć spółki pracownicze drogą przykładu. To znaczy ludzie, niech sobie grupa znajomych, niech się skrzyknie i stworzy spółkę pracowniczą. A mnie taka spółka nie interesuje. Mnie interesuje, że właśnie nie drogą przykładu, tylko drogą wywłaszczenia burżuja. I drogą wywłaszczenia burżuja to rzeczywiście to ma sens. Jest już firma, która działa, a po prostu kopniemy burżuja w dupę i ona będzie dalej działać, tylko już bez burżuja. No. Ludzie, którzy przychodzą do tej firmy czy tam do restauracji, oni nawet nie muszą wiedzieć, że tam burżuja już nie ma. Oni po prostu przychodzą się nażreć albo przychodzą po coś, nie wiem, tam coś innego, no ale czy ten burżuj jest, czy go... I tak go nigdy nie ma. On tylko przychodzi po to, żeby kasę liczyć, no. No też, no ale ta kasa też na pewno jest ważna, bo burżuj ma rachunki bankowe, powiedzmy, które należą do firmy i pracownicy tutaj niewiele będą mogli w tej kwestii zrobić, nie? Bo tak, chyba, że... tak. I właśnie tutaj jest rola państwa, bo gdyby nie te kwestie własności, no to właściwie można by to rozwiązać kwestią siły, że po prostu robotnicy się jednoczą, biorą bejsbole i tego burżuja po prostu poganiają siłą. Ale że trzeba działać w ramach prawa, no to w ramach prawa po prostu państwo, i to nawet państwo PiSu mogłoby wprowadzić taki dekret, że burżuje... którzy zbankrutowali, no to są, to ich firmy są przejmowane przez państwo. No ale to nie państwo, to nie jakiś tam gościu z zewnątrz tym rządzi, tylko po prostu państwo jest takim inkubatorem tworzącym spółkę pracowniczą, żeby tych ludzi no jakoś wprowadzić w to. No oczywiście jak tam nie ma nikogo kumatego, no to trzeba kogoś z zewnątrz przeprowadzić, kto im pomoże to stworzyć. No ale no nie wiem, wiesz, no. Ważne, że rozpoczęliśmy tą rozmowę i zobaczymy, co tutaj ludzie słuchający naszej rozmowy mają do zaproponowania. Może mają jakieś lepsze zaproponowania. A może po prostu, wiesz, no... polska lewica nie ma żadnych rozwiązań i wiesz, no... Większość ludzi z polskiej lewicy to będą się zajmować tam, nie wiem, kwestiami jakimiś tam, no... W ogóle nawet mogą nie zauważyć, że jest kryzys ekonomiczny, no bo to wiesz, to wielu z nich funkcjonuje jakoś tam w tych kwestiach właśnie takich, no, tożsamościowych, jakichś tam obyczajowych, no, że tam... Nie no, tutaj właśnie ten, no, jak gadałem z kolektywem rynkowym, to oni powiedzieli, że sprawami bieżącymi to się nie zajmują, a jeżeli chodzi o nas, odrodzenie komunizmu, no to jak najbardziej podejmujemy temat, otworzymy debatę wśród naszych towarzyszy i będziemy debatować, co tu robić.
Wiesz, bo ludzie się nie. Ci, którzy się nie zajmują sprawami bieżącymi, to dlatego, bo są oportunistami i się boją. Bo kiedy ty się zajmujesz sprawami bieżącymi, i wiesz, i od tej strony oni są gorsi od Wolfa, bo Wolf się zajmuje sprawami bieżącymi. A oni nie. Oni nie są w stanie. Nie są w stanie. Znaczy nie, właściwie to nie są konsekwencji, no bo w końcu opublikowali film wzywający do Roberta, do głosowania na Roberta Biedronia, więc co on pierdoli, że nie interesują się sprawami bieżącymi, jak robią kampanię Robertowi Biedronia. No. No nie wiem, bo właśnie nawiązałem do tej kwestii, że oni się nas zapytali, dlaczego my nie piszemy, że Biedroń zaproponował tam zaprzestanie spekulacji cenami i tak dalej. No ja im powiedziałem, że oglądałem tego live'a, który mówił Biedroń, tam był Marek Belka, tam ci opowiadano o tym, jak prybaciarze trzeba ratować, jak oni są biedni, ci prybaciarze i tak dalej. I dlaczego wy nie zrobicie filmu, który to popiera, żeby tych prybaciarzy ratować i tak dalej, to oni, nie, bo my się sprawami bieżącymi nie zajmujemy i dlatego nic nie nagrywamy. No wiesz, no, problem jest taki, że wdepnęli... No, teraz się zastanawiają, jak z tego gówna się wyplątać. To jest jakby duża część polskiej lewicy, która no, za jakiś taki dogmat przyjęła podlizywanie się Zachodowi, w tym Unii Europejskiej. I to, że właśnie tutaj wrzuciłeś materiał tam z tym Kwaśniewskim, że tam 20 lat temu Kwaśniewski wprowadził Polskę do NATO, no więc konsekwencje są takie, że oni są tak bardzo mentalnie przywiązani do Unii Europejskiej, że w momencie, kiedy Unia Europejska jest w kryzysie, bo kryzys, w jaki wpadła w tej chwili Unia Europejska, to jest kryzys, nie wiadomo, czy ta Unia się nie rozpadnie z tego, no, a w każdym razie nie wiadomo, czy Włochy nie opuszczą tej Unii i jakie dalej będą tego konsekwencje. No, w każdym razie polska lewica jest przywiązana do tej Unii Europejskiej, mówię o lewicy socjaldemokratycznej, a z kolei ta taka lewica marksizująca wleczy się w ogonie za tymi socjaldemokratami, no i to mają problem, bo przy całej mojej jakiejś tam, nie uważam ludzi tworzących kolektyw rynkowych za jakichś, wiesz, asów intelektu, ale nawet oni chyba dostrzegają w tej chwili, sytuację realnego kryzysu Unii Europejskiej, braku solidarności wobec Włoch, że to jest po prostu coś, co widzi cały świat, to, że wiesz, i ta decyzja Niemców, którzy zabronili wysyłać sprzęt sanitarny do Włoch, to jest rzecz, która nie zostanie zapomniana do końca mojego życia. To jest rzecz, którą po prostu wszyscy będą pamiętać. Taka jedna, tak jak ta decyzja Cimoszewicza o tym, wiesz, tam trzeba było się ubezpieczyć, tak słowa Niemców, że nie wysyłamy sprzętu do Włoch, kiedy we Włoszech giną ludzie, to jest rzecz, która jakby, wiesz, rozpieprza Unię Europejską. No i teraz, wiesz, pytanie jest, co na to taki Biedroń? Biedroń się nie wypowiedział na tej sprawie. Biedroń się nie wypowiedział, więc i ludzie, którzy się tutaj za Biedroniem chowają, się nie wypowiedzieli. I oni udają, że nie ma problemu w sytuacji takiej, kiedy codziennie w tych Włoszech umierają ludzie. I to wiesz, było 300, 300, 300, później 400, dzisiaj było 600. Więc od tygodnia tam kilkaset ludzi codziennie ginie. Jeszcze kilka takich dni i po prostu, wiesz, każdy taki dzień to jest tragedia i to jest tragedia dla Włochów, ale to jest także tragedia polityczna dla tej integracji europejskiej, która sprawi, że nie tylko Unia Europejska się rozpadnie, a w każdym razie już nigdy nie będzie takim, wiesz, politycznym jakimś drogowskazem, ale ci ludzie, którzy określają się jako europejscy, jako zwolennicy Unii, oni pójdą w polityczny niebyt. Przepraszam, ale Biedroń jako polityk jest skończony.
Przecież on w żadnej w tym momencie, wiesz, no, ten smród, to machanie flagą unijną, myślał, że wiesz, że on będzie tutaj wielkim autorytetem w Polsce jako europoseł. To teraz jako, kurwa, europoseł on jest odpowiedzialny za to, że, kurwa, nie podjął decyzji o tym, żeby tym Włochom pomagać. On politycznie jest skończony i jeszcze o tym nie wie, no. I ci, co go wspierają, też tego nie wiedzą. I ty tym lepiej. I tym lepiej, no bo jakby tylko nastawiają dupę, w którą będę kopał, no. Ale wiesz, no. No. Podsumowane. Słuchaj, towarzyszu, bo ogólnie to już sporo gadamy, ale mam jeszcze jedno pytanie dla ciebie. No. Chciałbym, żebyś powiedział, co twoim zdaniem będzie ze Stanami Zjednoczonymi. Mianowicie wprowadzenie do rozmowy jest takie, no, Stany Zjednoczone wprowadziły pewien ład po II wojnie światowej, opierający się na właśnie tej takiej wymianie handlowej, na tych, wiesz, granicach tam solidarności krajów zachodu, że tutaj te kraje zachodnie między sobą tam spokojnie podróżują. Wszystko tutaj mamy tą dominację Stanów Zjednoczonych i handel dolarowy. Teraz tak, no, w obliczu no, tej katastrofy mamy po pierwsze no, tutaj oddzielanie się poszczególnych krajów Unii Europejskiej od siebie, po drugie całkowite zerwanie więzów politycznych i ekonomicznych między Ameryką a Europą, bo odcięcie tutaj transportu, wiesz, zawieszenie jakiegokolwiek transportu między Ameryką i Europą, to jest, wiesz, no, rzecz, która będzie miała konsekwencje polityczne i gospodarcze na, być może na zawsze, no. Że po prostu tutaj doszło do pewnej, wiesz, że świat się zmienia. No, no i pytanie, no, czy Ameryka po tych wszystkich, wiesz, aha, no i Amerykanie teraz, wiesz, no panikują i kupują broń, no, bo się boją, wiesz, wojny domowej u siebie spowodowanej brakami, wiesz, brakami, no, paniką, którą spowoduje ta epidemia w Ameryce, bo w Ameryce to się dopiero zaczyna, no wiesz, ale już, wiesz, połowa wszystkich zarażonych jest w Nowym Jorku, czyli w tej takiej siedzibie amerykańskiego kapitalizmu, więc na naszych oczach widzimy, no, że wiesz, tam towarzysz Reptyl nagrał film właśnie coś tam o zmierzchu amerykańskim i my chyba właśnie obserwujemy ten zmierzch amerykański, no w każdym razie no to, ta przewaga Ameryki nad Chinami, to była przewaga polityczna, że Amerykanie mieli sieć sojuszów, a teraz no sami te sojusze stracili na własne życzenie, bo Trump sam się od tej Europy odciął i ją pogardzał i tutaj, wiesz, w żaden sposób tej Europie nie pomógł, a równocześnie Chińczycy wkroczyli na ten opuszczony teren i zapraszają wszystkich do współpracy. No. Jak ty to widzisz, towarzyszu? No tak, zawsze się wydawało, że Stany Zjednoczone i Unia Europejska stanowią jakąś jednolitą jedność, całość, tak, jakąś wspólny organizm, który działa całkowicie w jednym interesie i tak dalej. I że to Stany Zjednoczone były tym krajem, który, że tak powiem, opanowywał indywidualne dążenia danych krajów po to, żeby się wszystkie łączyły w jednym celu i tak dalej. I teraz się okazało, że to Stany Zjednoczone się odwracają od NATO, tak? Czyli, że tak powiem, ojciec, założyciel, cały ten opiekun i tak dalej, który zawsze dbał o to, żeby NATO było jednolite i tym podobne, sam się odciął od swoich dzieci, można powiedzieć. No i dla mnie to jest... że może to być znak dla tych narodów europejskich bardziej świadomych ku temu właśnie, że to NATO to jest jakaś fikcja po prostu, tak, że to jest, że to było potrzebne Stanom Zjednoczonym w pewnym okresie historycznym, tak, ostatnich kilkudziesięcioleci, ale w obliczu kryzysu, no to Stany Zjednoczone wcale się nie poczuwają do tego, żeby inne narody europejskie w jakiś sposób ratować, wspierać i tak dalej, tylko się od nich odwracają plecami i tak dalej, nie? No ale myślę, że te narody świadome europejskie rzeczywiście dojdą do takiego wniosku i będą wiedzieć już teraz, że nie mogą liczyć na te Stany Zjednoczone w razie jakichkolwiek zagrożeń, że tutaj mogą oczywiście liczyć na to, że
gdyby interesy Stanów Zjednoczonych były zagrożone, to Stany Zjednoczone oczywiście by tutaj dbały o tą jedność NATO, żeby tych swoich oczywiście interesów bronić przy użyciu narodów europejskich. Ale no, nie liczę, że na to się zdobędzie Polska, ponieważ, że tak powiem, jest taka odległość od Stanów Zjednoczonych i w ogóle taka nieświadomość całej tej polityki geostrategicznej przez Polaków, że może być tak, że Europa się obudzi, a Polacy się nie obudzą, tak? Że Europa już będzie myśleć tutaj o jakimś swoim rozwiązaniu, no oczywiście też myślę, mi się wydaje, że militarno-kapitalistycznym i tak dalej, a Polska nadal będzie za Stanami Zjednoczonymi, bo to tu jest po prostu jakieś opóźnienie sygnału, że tak powiem. No, w ten sposób to ujmę, że po prostu sygnał leci przez całą Europę, a w Polsce to dociera dopiero za ileś tam lat, że coś się w ogóle wydarzyło. Wiesz, no, oczywiście współczesne polskie elity, no to są głupie, no, ale no, są ludzie, którzy... przy takiej trzeźwej kalkulacji relacji gospodarczych między Polską a Ameryką i Polską a Chinami, to właściwie Ameryka Polsce nie ma nic do zaproponowania. Chiny mają do zaproponowania Polsce dwie rzeczy. Po pierwsze, naturalnym atutem Polski jest położenie geograficzne, jako to miejsce właśnie no, najbardziej na wschód kraju wysuniętego Unii Europejskiej. Więc towary idące z Chin do Europy mogą przechodzić przez Polskę i Polska może na tym zarabiać. Więc jest już jedna rzecz, która Polaków z tymi do tych Chin zbliża. A my, z Ameryką nie ma takiej rzeczy. Druga rzecz jest to jest potęgą Chin, czyli w tej chwili produkcja wszystkiego, no. Więc znowu wiesz, no, jak ktoś chce rozbudowywać tam, nie wiem, najnowocześniejszy, modernizować swój kraj, no to trzeba się uśmiechać do Chin, a nie do Amerykanów, którzy się nie garną do pomocy. Więc no ja uważam, że no, niezależnie od tego, czy Chiny postrzegamy jako kraj komunistyczny, socjalistyczny, czy też jako kraj państwo kapitalistyczny z dużą formą tam jakiegoś interwencjonizmu państwowego, który tam, no nie wiem, no są różne analizy Chin. Nawet przy najbardziej pesymistycznej analizie Chin jako kraju takiego właśnie państwowo-kapitalistycznego, to i tak uważam, że docelowo fajnie byłoby wprowadzić temat zmiany sojuszy, żeby Polska po prostu zaczęła, zacieśniła współpracę geopolityczną z Chinami, najlepiej w kierunku podpisania tutaj umowy gospodarczej i sojuszu militarnego. Znaczy, no ja myślę, że, znaczy ten, bo ja tak się odnosiłem do Polski, jeżeli biorąc pod uwagę, że nadal rządzą ci, którzy nami teraz rządzą, czyli rząd się w żaden sposób nie zmienił, to myślę, że nadal będzie ten kurs na Stany Zjednoczone. Zresztą ty opowiadasz o tych zaletach chińskich, jak to tam jest fajnie z tymi Chinami współpracować i tak dalej, ale czy nie tak samo fajnie współpracować z Rosją? Co robi rząd PiS-u? Woli sprowadzać gaz przez ocean, byle tylko się jakoś niby uzależnić od Rosji, bo Rosja jest naszym zagrożeniem. Więc jak myślę, że jak Stany Zjednoczone by poszły na pełną wojnę z Chinami, w taki sposób, jak teraz są przeciwko Rosji, to myślę, że obecny rząd by wolał zostać przy Stanach Zjednoczonych. Zresztą tak samo na przykład wziąć pod uwagę, jak PiS buduje takie otoczenie wokół siebie, takie patriotyczne, jakieś narodowe i tak dalej, biorąc pod uwagę tą przeszłość historyczną Polaków, żołnierzy wyklętych i tak dalej, to jakby do tego mogły podejść Chiny w tym momencie, tak? Wiesz, bo Stany Zjednoczone to jest wszystko na rękę, a ta polityka, no to... Wiesz. No, z Rosją są te dwa problemy. No, po pierwsze, Rosja gospodarczo no, poza surowcami nie ma specjalnie nic do zaproponowania. A po drugie, Rosja, no jednak wiesz, historia, tam zabory i inne takie historie no, sprawiają, że wiesz, no, są trudne rzeczy historycznie między Polską a Rosją. Między Polską a Chinami nigdy nie było żadnego konfliktu i nigdy żadnego konfliktu pewnie nie będzie. Są to kraje zbyt odległe od siebie. I to jest jakby, wiesz, zaleta, no bo wiesz, no, z jednej strony te kraje Europy Zachodniej, one w przeszłości miały swoje
konflikty wojskowe z Chinami, dlatego bo po prostu okupowały Chiny. Z kolei te kraje bardziej w Azji też miały jakieś tam swoje problemy z Chinami, gdyż to Chiny były tam, nie wiem, Chiny jakieś tam mogły być agresorem czy coś, czy tam. A Polska jest w takiej sytuacji, wiesz, no takiego bezpiecznego oddalenia, że nigdy, wiesz, ani tych Chin nie atakowała, ani nie była atakowana. Jest na wejściu do Europy, więc już chociażby jakby ileś tego eksportu chińskiego szło przez Polskę i było przeładowywane na polskie ciężarówki, no to wiesz, no, Polska by się mogła na tym wzbogacić, a po drugie, no Polska dzięki Chinom mogłaby się zmodernizować, no wiesz. To jest budowa nowoczesnego transportu publicznego, to jest budowa, wiesz, całej tej zielonej rewolucji, ilość tych różnych rozwiązań technologicznych, które w Chinach już działają, no, a w Polsce tego nie ma. Więc znaczy po prostu... tak, nie odnoszę się do tego, że Chiny nie mają nam nic do zaproponowania, bo uważam, że mają nam bardzo wiele do zaproponowania i Polska powinna to zaakceptować. Bardziej tak, wiesz, spekulowałem na temat tego, jakby to się miało do obecnych władz i jakby się tam wszystko miało potoczyć. Nie? Jednak myślę, że jest potrzebna zmiana władzy i zmiana świadomości, żeby skorzystać z tych wszystkich sojuszy i z tych wszystkich możliwości, że sojusz ze Stanami Zjednoczonymi to jest porażka całkowita. Tak, nie no, wiesz, no, ze względu właśnie na... No, do prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. No. Mamy tutaj przyjaciół amerykańskich, którzy gdy pojawiła się bieda i epidemia, no to Trump się od Europy odciął, a Chińczycy wysyłają sprzęt. No. I to jest coś, co wiesz, no, epidemia mije, ale my nie możemy pozwolić, żeby ludzie o tym zapomnieli. I właśnie no, w tym momencie, kiedy krytykujemy zarówno obecność Polski w NATO, jak i całą tą politykę przywiązania się Polaków do Amerykanów, no to często ludzie zadają takie pytanie, okej, ja też nie lubię Amerykanów, ale jeśli my przestaniemy być w sojuszu z Amerykanami, to co dalej? Kto nas obroni? Kto będzie tutaj? Więc ludzie potrzebują jakiejś takiej odpowiedzi na dziś, no jaką my mamy alternatywę dla Amerykanów. I dlatego uważam, że tą alternatywą, jaką powinniśmy tutaj proponować, albo wiesz, no, do dyskusji po prostu, no, Chiny, żeby po prostu, wiesz, no, takim, wiesz, niech to polskie państwo kapitalistyczne, niech prowadzi racjonalną debatę na temat plusów i minusów dobrych stosunków politycznych z Ameryką i z Chinami, no, co daje Polsce większe korzyści, no. No to zgadzam się, towarzysz. No dobra, mamy godzinę 12. Chyba już ludziom starczy na dzisiaj. No. Więc jakieś ostatnie słowo. Co tam, w Polsce już ludzie chodzą w maskach, czy nie? No w Dolnośląskim jest najwięcej zachorowań, także boję się wychodzić z domu aktualnie, ale jest stabilnie, że tak powiem. Na razie. No, a już te szpitale polowe tworzą? O, gdzie tam? Po prostu są szpitale przepełnione, a nowych nie budują, no bo nie wiedzą jak. No bo wiesz, wojsko zaczęło budować szpitale w Madrycie i w Barcelonie. Nie, nic takiego nie słyszałem, żeby coś takiego się działo w Polsce. No mam nadzieję, że nie będzie takich sytuacji, bo jak już budują szpital polowy, to znaczy, że już jest naprawdę źle. No ja mam taki apel, towarzysze, nie chorujcie, bo jest wielkie zadanie przed nami, więc żebyśmy byli wszyscy zdrowi, żebyśmy mogli tego dokonać. No, a ja mam jeszcze apel, żebyście no, wykorzystali czas, jak siedzicie w domu, do tego, żeby przygotowywać się teoretycznie do przyszłej walki z kapitalizmem, no, walki o socjalizm. No dokładnie. Dobra, to dzięki, pozdro. No dzięki, na razie.